Mędrzec odpowiedział królowi starożytnego Babilonu, Nebukadnesarowi, że będzie mu zawsze mówił prawdę. Ale jeśli by mu to nie odpowiadało, niech nie pyta. W myśl tych słów, jeśli komuś nie odpowiada prawda, niech wyłączy ten film. Przedstawią fakty z dziejów chrześcijaństwa, które wielu chciałoby wymazać z kart historii i pamięci narodów. Opowiem o największym przekręcie kościoła, na którym stolica apostolska buduje swój prestiż i autorytet. Apostoł Paweł po dwuletnim areszcie domowym w Rzymie stanął w 1963 roku na sądzie przed cesarzem Neronem. Młody, 26-letni cesarz uniewinnił Pawła. Apostoł wyruszył wtedy do Hiszpanii. Gdzie zamierzał od dawna udać się z misją. Pięć lat wcześniej z Koryntu napisał list do Rzymian, wyraził w nim swoją chęć zwiastowania Ewangelii w Hiszpanii następująco: Mam nadzieję, że po drodze, kiedy pójdę do Hiszpanii, ujrzę Was i że Wy mnie tam wyprawicie. Gdy więc załatwię tę sprawę, wybiorę się do Hiszpanii. Wstępując po drodze do Was. Idąc z Rzymu do Hiszpanii, Paweł przechodził przez zachodnie Alpy, siejąc nasienie Ewangelii. Pośród dolin alpejskich powstały liczne wspólnoty chrześcijan, które później nazwano Waldensami. Zamieszkując Alpy, będące wtedy jeszcze trudno dostępnym i mało znanym obszarem, Waldensi egzystowali w pewnej izolacji od ówczesnego świata i głównego nurtu wydarzeń historii. Dzięki temu przetrwali okres prześladowań chrześcijan przez pogański Rzym. W następnych wiekach, żyjąc na uboczu nie ulegli powszechnemu odstępstwu kościoła i zachowali czystą prawdę przekazaną przodkom przez apostoła Pawła. Wierzyli, że Pismo Święte jest natchnionym przez Boga najwyższym wzorcem wiary. Waldensi byli pierwszymi w Europie posiadaczami Pisma Świętego w języku ojczystym w szkole misyjnej w Pradel Torno Wysoko w niedostępnych górach, siedząc przy kamiennych stołach, przepisywali Biblię, by rozpowszechniać ją po świecie. Byli trynitarzami, wierzyli w Trójcę Świętą Ojca, Syna i Ducha Świętego. Respektowali biblijny dekalog. W odróżnieniu od reszty chrześcijaństwa. Nie praktykowali kultu figur i obrazów zakazanego przez drugie przykazanie dekalogu, które Kościół wyrzucił ze swego nauczania. Wielu Waldensów święciło sobotę, siódmy dzień, zgodnie z wymogiem czwartego przykazania dekalogu, zmienionego przez papieży na niedzielę. Chrystusa uznawali za jedynego orędownika, nie uznając pośrednictwa Świętych i Marii. Pokładali nadzieję na zbawienie jedynie w zasługach i krwi Chrystusa przelanej za ich grzechy. Praktykowali chrzest świadomych dorosłych osób przez zanurzenie w wodzie. Celebrowali wieczerzę Pańską pod postacią chleba i wina jako obrządek upamiętniający mękę i śmierć Jezusa za odkupienie świata. Poprzedzali ją aktem pokory, umywaniem nóg. Prowadzili ożywioną ewangelizację. Waldensi nie wierzyli w piekło, niebie i czyściec. Uważali, że zmarli śpią w prochu ziemi, oczekując na zmartwychwstanie podczas powrotu Jezusa. Waldensi byli najczystszym ugrupowaniem chrześcijańskim średniowiecznej Europy. Prowadzili pobożne życie, Zajmując się hodowlą zwierząt, rolnictwem, zbieractwem, rzemiosłem i handlem obwoźnym. Gdy papiestwo podporządkowało sobie Europę, zauważyło Waldensów. Ponieważ Waldensi nie uznawali prymatu papieskiego i trwali przy starej wierze przekazanej im przez apostoła Pawła, stali się solą w oku panującego kościoła. Przez wieki cierpieli prześladowania z jego strony. Wskutek działalności Marcina Lutra i Ulryka Zwinglego Europę ogarnął ruch odnowy kościoła, zwany Wielką Reformacją. Waldensi w 1532 roku na synodzie w Chanforan uchwalili przyłączenie się do Wielkiej Reformacji. Podsyciło to niezadowolenie panującego kościoła, który wzmógł represję wobec Waldensów. W całym łańcuchu prześladowań, jakie spadły na Waldensów, największa tragedia dotknęła ich w 1655 roku i przeszła do historii jako krwawa Wielkanoc w Piemoncie. Wtedy księciem Sabaudi. Obejmującej Alpy Piemontu był Karol Emanuel II, prowadzący życie pełne przyjemności, często zdala od spraw państwowych, gdyż wyznaczył regentką swoją matkę. Inspirowany przez Kościół katolicki, stał się największym prześladowcą Waldensów. W styczniu 1655 roku Karol Emanuel II Nakazał Waldensom przyjąć katolicyzm albo opuścić ojczyste doliny. Opuszczenie domostw w środku zimy równało się śmierci. Jednak część Waldensów uciekła w wyższe partie gór. Zachowało się ówczesne sprawozdanie podające, że wielu Waldensów, starcy, kobiety, dzieci i chorzy, cytuję, przebrnęli przez lodowate wody. Wspieli się na zamarznięte szczyty i w końcu dotarli do domów swoich zubożałych braci z górnych dolin, gdzie zostali ciepło przyjęci. Gdy Waldensi odrzucili edykt księcia, 17 kwietnia wyruszyła krucjata i rozpoczęła się masakra Waldensów, trwająca trzy miesiące. Los mordowanych, torturowanych i zniewolonych Waldensów był poza wszelkimi wyobrażeniami. Oszczędzano tylko tych, którzy zdecydowanie zadeklarowali przejście na katolicyzm. ówczesny raport ocalałego Waldensa Leżera podaje, że żołnierze wyrywali dzieci z ramion matek. Chwytali je za stopki i głowami roztrzaskiwali o skały, albo łapali dziecko za jego drżące nóżki i rączki i rozdzierali je. Chorych i starców palono żywcem w ich mieszkaniach, odcinano kończyny i przypalano rany ogniem, aby zahamować krwawienie, by przedłużyć ich cierpienia. Obdzierano żywcem ze skóry, albo żywcem pieczono narożnie na małym ogniu. Żywcem patroszono. Przywiązywanym do drzew waldensom wycinano żywcem serca. W różnoraki sposób strasznie ich okaleczano i torturowano. Żołnierze rozłupywali waldensom głowy, wyjmowali mózgi, gotowali je i spożywali. Żywcem zakopywali waldensów ziemi. Ojców prowadzono na śmierć z głowami synów zawieszonych na szyjach. Rodzice byli zmuszani patrzeć, jak gwałcono ich córki, a potem masakrowano, zanim pozwolono im umrzeć. Nabijano na pal, wlewano w ustaw rzątek. Złapanych w górach waldensów matki z dziećmi strącano w przepaść. Gdy żołnierze osaczali jakąś osadę Waldensów, na ich czele szedł ksiądz. Wyciągając w rękę górę, trzymającą krzyż, znakiem tego krzyża błogosławił rzeź Waldensów. Indoktrynowani przez kościół młody, 21 wtedy książę i jego żołnierze nie czuli wyrzutów sumienia i nie mieli oporów prześladować Waldensów. Duchowni przekonali ich, że Waldensi to diabły w ludzkiej skórze, zaraza obrażająca Boga, Chrystusa i najświętszą dziewicę. Dlatego uważali, że to co robią, czynią ku Bożej chwale. Wieść o masakrze Waldensów dotarła do Europy. Kraje protestanckie ukorzyły się w poście i modlitwie przed Bogiem. Oliver Cromwell, protektor Anglii, postawił ultimatum księciu, że jeśli nie przerwie masakry, Anglia wypowie mu wojnę i zniszczy katolicyzm na swojej ziemi. Groźba wojny z Wielką Brytanią i zniszczenia katolicyzmu w Anglii uratowała resztki Waldensów od zagłady. Może ze względu na Waldensów. Bóg nie pozwolił księciu Emanuelowi dłużej żyć, zmarł w wieku 40 lat za krwawe zasługi dla Kościoła. Pochowano go z honorami w katedrze w Turynie. Odwiedziłem Alpy Waldensów kilka razy. W Torre Pelice byłem w muzeum historii Waldensów. Tam zrobiłem zdjęcia ówczesnych ilustracji ukazujących masakrę Waldensów z 1655 roku, które oglądaliście. Przekonałem się, że papieska stolica w Rzymie to nie jest ta opoka kościoła, o której mówił Pan Jezus. Katolicki dogmat o prymacie papieży jest oszustwem opartym na chytrej interpretacji tylko jednej wypowiedzi Chrystusa. Popatrzmy na Ewangelię Mateusza, 16 rozdział. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich mówiąc: „Za kogo ludzie uważają syna człowieczego?”, a oni rzekli: „Jedni za Jana Chrzciciela”. Inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. On im mówi: A wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza. Bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci kluczek królestwa niebios, i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że on jest mesjaszem. Witam na kanale YouTube Kalwaria Zebrzydowska. Jeśli na ekranie widzicie dzwoneczek, naciśnijcie go. Wtedy będziecie powiadamiani o naszych nowych programach. Obok macie słowo subskrybuj. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście w poprzednich programach, kliknijcie na nie dla zaznaczenia, że lubicie ten kanał, a jego programy uważacie za wartościowe. Uprzejmie prosimy o wsparcie naszej działalności. Pomożecie nam w ten sposób rozwijać się i docierać do liczniejszych odbiorców. Jest to Wasz wkład w ewangelizację świata zleconą przez Chrystusa. Numer konta i wszelkie dane zawarte są w opisie programu. To co jeszcze dobrego możecie uczynić to przesyłajcie nasze programy, linki i namiary rodzinie, przyjaciołom i znajomym. Zostawiajcie swoje komentarze pod programem i piszcie do nas. Jeśli ktoś chciałby się spotkać z nami i porozmawiać, jest to możliwe. Da się to zorganizować. Jeśli dzisiejszy film wam się spodoba, Łapka do góry. Ewangelista Mateusz zapisał, że pewnego razu Pan Jezus ze swoimi uczniami przybył w okolice Cezarei Filipowej. Cezarea Filipowa położona była u stóp Hermonu, najwyższego szczytu Palestyny, na jej północnym krańcu. Zapytał ich, za kogo ludzie go uważają. Padły różne odpowiedzi, z których wynikało, że większość uważała Jezusa za zmartwychwstałego Jana Chrzciciela, Eliasza, Jeremiasza lub jakiegokolwiek proroka. Wtedy Pan Jezus zapytał uczniów wprost, za kogo oni go uważają. Zapadła cisza. Wtem mający żywy temperament Piotr, który tak często się wyrywał do przodu. Odpowiedział, że Jezus jest Mesjaszem, synem Bożym. W odpowiedzi Jezus stwierdził, że Piotr jest szczęściarzem, to znaczy błogosławionym, bo takie jest w grece znaczenie tego słowa. Szczęście Piotra polegało na tym, że zrozumiał, kim jest Jezus dzięki Bożemu objawieniu. Potem Jezus powiedział mu: Ty jesteś Piotr. A na tej opoce zbuduje kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Następnie dodał także, że otrzyma klucze królestwa Niebios i cokolwiek zwiąże lub rozwiąże na ziemi, będzie przez Boga zaakceptowane w niebie. Strategicznym fragmentem tej rozmowy są słowa pana Jezusa skierowane do Piotra. Ty jesteś Piotr. A na tej opoce zbuduje kościół mój. Imię Piotra w greckim tekście Nowego Testamentu brzmi Petros. Jest rzeczownikiem rodzaju męskiego i oznacza kamień lub odłam skalny. Słowo opoka w tekście greckim brzmi Petra. Jest rzeczownikiem rodzaju żeńskiego. I oznacza masyw skalny, litą skałę. Słowa te, choć są do siebie podobne, mają inne znaczenie. Nie można ich używać zamiennie. Zwróćcie uwagę, że Jezus nie powiedział: Ty jesteś Petros, a na tym Petros zbuduje kościół mój. Jezus powiedział, ty jesteś Petros, a na tej Petra zbuduję Kościół Mój. Pan Jezus nie powiedział, Ty jesteś Piotr, a na tym Piotrze zbuduję Kościół Mój. Tylko powiedział, Ty jesteś Piotr, a na tej Petra zbuduję Kościół Mój. Piotr nie jest Petrą. Kościół ma być zbudowany na Petra, a nie na Petros. On jest jedynie pojedynczym kamieniem, odłamkiem skalnym, a nie masywem skalnym, litą skałą. Jezus użył tu gry słów: Ty jesteś Petros, a na tej Petra zbuduję Kościół mój. Czyli Jezus powiedział, ty jesteś odłamkiem skalnym, kamieniem, a na tej litej skale, masywie skalnym zbuduje kościół mój. Kto jest tą opoką, litą skałą, masywem skalnym, będącym kamieniem węgielnym, fundamentem kościoła? Na pewno nie Piotr. On jest jedynie pojedynczym kamieniem, odłamkiem skalnym. Więc jeśli nie Piotr, to kto? Jak wyjaśnia wypowiedź Jezusa sam Piotr? Popatrzmy na pewien zapis apostoła Piotra, który znajduje się w pierwszym liście Piotra w Nowym Testamencie. Otwieramy pierwszy list Piotra, tam rozdział drugi. I czytam wersety od czwartego po ósmy. Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I Wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary, przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną, dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie. Pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potknął i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni. Piotr zapisał, że odrzucony przez Żydów Chrystus stał się kamieniem węgielnym, opoką Kościoła. Wierni są jakby jego duchowymi kamieniami i elementami. Piotr, Petros, tak jak my wszyscy, jest żywym kamieniem, elementem Kościoła zbudowanego na Chrystusie jako fundamencie. Jak badaną wypowiedź Jezusa komentują inni apostołowie, na przykład apostoł Paweł. I tutaj odniesiemy się do wypowiedzi apostoła Pawła, zapisanej w pierwszym liście do Koryntian, i tam rozdział trzeci, czytam werset jedenasty. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Paweł podaje, że Jezus Chrystus jest jedynym już założonym fundamentem Kościoła. Wyraźnie stwierdza, że poza Chrystusem innej opoki nie ma. Paweł poruszył ten problem także w liście do Efezjan i tam rozdział drugi czytam wersety od 20 po 22. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i Wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Paweł, podobnie jak Piotr, wyjaśnia, że Kościół jest zbudowany na Chrystusie, który jest opoką, na której cała budowla się wspiera. Następnie na Chrystusie spoczywają kolejne warstwy murów, a więc prorocy i apostołowie, a potem kolejne pokolenia chrześcijan. My żyjący w czasach ostatecznych, jesteśmy chyba jego dachem. Nigdzie w Nowym Testamencie żaden apostoł, nawet Piotr, nie zapisał, że opoką jest Piotr. Wszyscy jednogłośnie stwierdzają, że opoką jest Chrystus, a Piotr, jak każdy z nas, jest kolejną cegłą w jego murach. Kontekst tej rozmowy także wskazuje na Chrystusa. Jezus nie pytał, za kogo ludzie uważają Piotra? To Jezus jest głównym podmiotem rozmowy. Gdy więc odpowiedział Piotrowi, ty jesteś Petros, ułamek, skalny, kamień, a na tej opoce Petra zbuduje kościół, miał na myśli siebie. Proszę zwrócić uwagę na wypowiedź Chrystusa. W dwudziestym wersecie. 16 rozdziału Ewangelii Mateusza. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Pan Jezus nie powiedział uczniom, aby nie rozpowiadali innym, że Piotr jest Mesjaszem, czyli opoką, fundamentem Kościoła. Pan Jezus powiedział uczniom, żeby nie rozpowiadali, że to On, Jezus, jest Mesjaszem, czyli opoką Kościoła. Kościół katolicki tak bardzo pragnie przeforsować dogmat o stolicy Piotrowej, że naciąga znaczenie imienia Petros. Na przykład w piątym wydaniu katolickiego przekładu Pisma Świętego, tak zwanej Biblii Tysiąclecia. Wydawnictwa Pallotinum. W badanym tekście do słowa Piotr dodaje czyli opoka. Oczywiście jest świadomy tego, że słów czyli opoka nie ma w tekście greckim, więc ujmuje je w nawias. Jednak takie sprytne, ale nieuczciwe posunięcie przekonuje czytającego Biblię laika że Piotr jest opoką. W tym przekładzie ten fragment wypowiedzi Jezusa brzmi Ty jesteś Piotr i w nawiasie, czyli opoka i na tej opoce zbuduje Kościół mój. Kościół powszechny podstępem i chytrością chce przekonać świat i zmylić wszystkich, że Piotr jest opoką, a papieże jego następcami. Jest to bzdura teologiczna i nieprawda historyczna. Nie znalazłem w Nowym Testamencie jakiejkolwiek wzmianki, aby Piotr był zwierzchnikiem apostołów i papieżem w Kościele Apostolskim. Kościół Apostolski był Kościołem demokratycznym, a nie hierarchicznym. Piotr nie był pierwszym, który wyznał, że Jezus jest synem Bożym. Ewangelista Jan zapisał, że na początku swej działalności po chrzcie przyjętym w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela Jezus spotkał Natanaela, który wyznał, że Chrystus jest synem Bożym i królem Izraela. Ten fragment odnajdujemy w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale i tam w wersecie 49. Odpowiedział mu Natanael Mistrzu, ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. W Kafarnaum Piotr w imieniu wszystkich uczniów wyraził myśl, że Jezus jest Chrystusem, czyli Mesjaszem, Synem Boga żywego. Popatrzmy na szósty rozdział i werset 69 Ewangelii Jana. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, synem Boga żywego. Zapis ten wyjaśnia, że prawda o Jezusie nie została objawiona tylko Piotrowi, lecz także pozostałym uczniom. Apostoł Paweł wskazywał na Jezusa jako głowę Kościoła, a nie na Piotra i papieży. Popatrzmy na zapis apostoła Pawła który znajduje się w liście do Kolosan i tam w rozdziale pierwszym w wersecie osiemnastym. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszym. Papieża możemy uznać za głowę Kościoła katolickiego jako instytucji ale w żadnym wypadku jako głowę Kościoła Chrystusa. To są dwie różne sprawy. Paweł uczy także, że to Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Spójrzmy na zapis apostoła Pawła w pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale wersety piąty i szósty. Albowiem jeden jest Bóg, Jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Katolicka doktryna o orędownictwie świętych, kleru i papieży jest niezgodna z apostolską katechezą. Tylko Chrystus był bezgrzeszny. I złożył doskonałą ofiarę za grzech świata. Święci, kler i papieże są ludźmi, jak my, potrzebują Bożego przebaczenia, jak my. Nie ma ich w niebie, zmarli i śpią w grobach, oczekując na wskrzeszenie. Chrystus, przewidując powstanie papiestwa, forsującego dogmat swojego prymatu w kościele, przestrzegł wiernych żeby nikogo na ziemi nie uważali za ojca bo ten jedyny ojciec święty jest w niebie spójrzmy na wypowiedź pana Jezusa zapisaną w ewangelii Mateusza i tam w rozdziale 23 czytam od wersetu 8 Ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi bo jeden tylko jest nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie Ojcem swoim, albowiem jeden jest Ojciec wasz, ten w niebie. Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. Kto zaś jest największy pośród was? Niech będzie sługą Waszym. Z tej wypowiedzi Chrystusa wynika, że w kościele nie powinno być żadnej hierarchii, chyba że podział obowiązków: wszyscy wierzący są sobie braćmi, a Chrystus jest Jego zwierzchnikiem i przewodnikiem. Trzymanie się błędnej interpretacji, jakoby Piotr miał być opoką, prowadzi do niedorzecznego wniosku wynikającego z dalszej rozmowy Jezusa z Piotrem. Spójrzmy teraz na Ewangelię Mateusza z powrotem na 16 rozdział. Przeczytajmy wersety od 21 po 23. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy. Wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: Miej litość nad sobą, panie, nie przyjdzie to na ciebie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: Idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Chrystus zganił Piotra i nazwał Go szatanem. Czy Piotr mógł być jednocześnie opoką i szatanem? Nie był jednym ani drugim. Szatan przez Piotra chciał odwieść Jezusa od zamiaru odkupienia świata przez śmierć krzyżową. Pan Jezus powiedział do Piotra, a bramy piekielne go nie przemogą. Słowa te nie pasują do Piotra. Ewangelie sprawozdają, że zaparł się Chrystusa. Stąd w kręgach protestanckich utrwaliło się powiedzonko. Patrz, jak opoka się chwieje, gdy kur trzy razy zapieje. Piotr popełniał błędy. Napominał go apostoł Paweł. Słowa Jezusa, że zło nie przemoże jego kościoła, nie pasują także do kościoła katolickiego. Wystarczy przeczytać dzieje papieży, aby uświadomić sobie, jak źle postępowali. Kościół panujący dopuścił się strasznych zbrodni na innowiercach. Tak Chrystus nie postępował. Praktykuje zasady wiary sprzeczne z pismem świętym. Po II wojnie światowej duchowni pomagali nazistom uniknąć sprawiedliwości, przerzucając ich do Ameryki Południowej. Najświeższym przykładem mogą być afery pedofilskie kleru, a podobnych przykładów można mnożyć bez końca. Pan Jezus powiedział, że da Piotrowi klucze Królestwa Niebios. Czym są klucze Królestwa Niebios? Chrystus symbolikę kluczy wyjaśnił podczas sporu z żydowskimi rabinami i faryzeuszami. Spójrzmy na Ewangelię Łukasza, rozdział 11, i przeczytajmy sobie werset 52. Biada wam, zakonoznawcy. Że pochwyciliście klucz poznania, sami nie weszliście, a tym, którzy chcieli wejść, zabroniliście. Z wypowiedzi Jezusa wynika, że klucze symbolizują znajomość prawd bożych potrzebnych do zbawienia. Jezus wiedział, że żydowscy przywódcy znali święte księgi, rozumieli, kim jest Chrystus, ale go nie przyjęli. Czynili wszystko, aby nie dopuścić, by naród uwierzył w niego. W ten sposób sobie zamykali królestwo niebios i wzbraniali tym, którzy chcieli się do niego dostać. Te klucze otrzymali apostołowie, by mogli głosić narodom Chrystusa. Otrzymali je także Waldensi i wszyscy, którzy poznali prawdy Biblii i zwiastują je. Wszyscy, którzy znają Pismo Święte i głoszą jego prawdy, mają klucze Królestwa Niebios, którymi otwierają ludziom drogę do zbawienia. Klucze Królestwa Niebios nie oznaczają władzy papieskiej. Papież nie ma żadnej mocy jednych wyklinać, a drugich wynosić ponad ołtarze. O potępieniu lub zbawieniu człowieka decyduje tylko Bóg. Pozostała nam do wyjaśnienia ostatnia sprawa dotycząca prawa do związywania i rozwiązywania. Możemy zgadywać lub domyślać się, jak należy ją rozumieć, jednak trudne fragmenty Pisma Świętego są wyjaśnione w innych miejscach. Biblia sama siebie interpretuje. Jezus powiedział Piotrowi, że cokolwiek zwiąże na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiąże na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Piotr i uczniowie nie wiedzieli, co Chrystus miał na myśli. Dlatego później Jezus wyjaśnił im prawo związywania i rozwiązywania, które jest zapisane w osiemnastym rozdziale Ewangelii Mateusza od wersetu 15 po osiemnasty. A jeśli by zgrzeszył brat Twój, Idź, upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi a jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie, i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Chrystus pouczył, że gdy ktoś grzeszy, winno się z nim porozmawiać aby mu pomóc i zawrócić ze złej drogi. Nie wolno rozpowiadać grzechu tego człowieka. Sprawę tę należy załatwić w duchu miłości w cztery oczy. Jeśli się upamięta, wyrwałeś go z zatracenia do życia. Jeśli się nie upamięta, należy ponownie z nim rozmawiać w szerszym gronie dwóch albo trzech osób. Jeśli grzesznik zawróci ze złej drogi, chwała Bogu, jest uratowany. Jeśli jednak to nie pomoże, należy sprawę wnieść na wokandę kościelną, aby cała społeczność wiernych, której winowajca jest członkiem, mogła jego problem rozpatrzyć. Jeśli usłucha to dobrze, sprawa pozytywnie się zakończy. Jeśli nie, to gdy wszystkie środki i starania, by mu pomóc, zawiodły, należy winnego wyłączyć z kościoła, czyli rozwiązać jego przynależność do społeczności wierzących. Decyzja ta jest wtedy zaakceptowana przez Boga w niebie. Gdy do kościoła pragnie się przyłączyć nawrócona osoba i spełni wszystkie wymogi w tej kwestii, Wtedy zostaje podjęta decyzja wiążąca jej członkostwo ze społecznością wierzących, a Bóg akceptuje to w niebie. Prawo związywania i rozwiązywania dane zostało wszystkim apostołom, a po nich praworządnie wybranym osobom lub organom decyzyjnym w Kościele. Dotyczy ono tylko spraw organizacyjnych i dyscyplinarnych. Nie uprawnia duchownych do zmieniania biblijnych zasad wiary. To już byłby nonsens. Kościół katolicki nie ma monopolu na zbawienie. Do zbawienia papieże nie są potrzebni. Możemy się bez nich obyć. Poza rzekomą stolicą apostolską w Rzymie i bez niej zbawienie istnieje. Ale poza Chrystusem i bez Chrystusa zbawienia nie ma. Pamiętajmy, co powiedział apostoł Piotr o Chrystusie i tego się trzymajmy. Słowa Piotra zapisane są w Księdze Dziejów Apostolskich i tam w rozdziale czwartym, od wersetu jedenastego po dwunasty. Brzmią następująco. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez Was budujących. On stał się kamieniem węgielnym i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Wszyscy pragnący otrzymać wydruk dzisiejszej prelekcji. Proszę, aby nas o tym powiadomiły, a my mailowo wyślemy. Pamiętajcie, że na Facebooku naszego kanału prowadzimy księgarnię wysyłkową. Mamy tam pozycje płatne i bezpłatne. Poszperajcie, jeśli was coś zainteresuje, zamówcie, a my wyślemy pocztą. Dziś szczególnie polecam pięknie ilustrowaną, bogatą w zdjęcia i mapki, wartościową książkę. Życie Jezusa albo pragnienie wieków. To jest ta sama książka, ale tytuły są tutaj zmienne. W cenie 30 zł. Do książki dołączone są dwa filmy na płytce o Jezusie lub audiobook. Dziękuję za uwagę do usłyszenia.